Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie was witam w kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanko do okienka, komentarze do niedzielnych czytań. Moi drodzy, posłuchajcie dzisiaj pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza, aczkolwiek też sięgniemy szczególnie do Ewangelii, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali właśnie tego czytania, bo jest tu jedno bardzo ważne zdanie, które nas poprowadzi. Posłuchajcie. Tak mówi prorok Izajasz. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje, rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głas i wiem, że wstydu nie doznam. Bliski jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną, wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem, niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi". Moi drodzy, zanim ruszymy do tego czytania, to taki krótki wstęp, że tak powiem, z kontynuacji z zeszłego tygodnia. Nie wiem, czy pamiętacie, że w zeszłym tygodniu czytaliśmy Ewangelię o człowieku głuchoniemym, któremu Pan Jezus otworzył między innymi uszy. Sprawił, że ten człowiek zaczął słyszeć, Jezus dotknął palcami jego uszu i powiedział do niego bardzo piękne słowo, czyli effata, otwórz się. Mówiłem Wam wtedy o takim zamknięciu, nie? Na, na różne rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, np. od Pana Boga, i też takim zamknięciu, że jak nie potrafi z siebie wydać czegoś. I Pan Jezus go otworzył. Nie wiem, czy wiecie, że to efata to jest w ogóle jakby ważny obrzęd w chrześcijańskim życiu. Większość z nas tego nie doświadcza, bo jesteśmy chrzczeni jako dzieci, ale jeżeli się przyjrzycie tak zwanemu obrzędowi przygotowania, raczej obrzędom przygotowania dorosłych do sztu, to w Katochumenacie jest taki etap przed chrztem, który się nazywa właśnie efata. Czyli jest jakby taka specjalna modlitwa i taki specjalny dzień. Kiedy się prosi Pana Boga i kiedy się tego czeka, też zachęca do przyjęcia takiej łaski, żeby człowiek się otworzył na Pana Boga, żeby Pana Boga rzeczywiście mógł usłyszeć, czyli przyjmując ten chrzest, do którego się przygotowuje, żeby był otwarty na łaskę, która do niego przyjdzie. Dlaczego ten wstęp? Zobaczcie, mamy dzisiaj pierwsze zdanie Izajasza: Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Czyli mamy jakby podwójne działanie. Mamy Pana Boga, który musi do człowieka przemówić, mamy Pana Boga, który musi swoje słowo wypowiedzieć, żeby ono do tarło. dotarło. I Pan Bóg też, jakby, przygotowuje w człowieku zdolność do słuchania, bo otwiera człowiekowi ucho, ale jednocześnie ten człowiek nie może stawiać oporu. Ten człowiek nie może, jakby, sprawiać, żeby, mimo że Pan Bóg tam majstruje przy jego uchu, to ucho było zamknięte, bo jak się okazuje, może. Czyli mamy po prostu wolną wolę, nie musimy usłyszeć tego, co Pan Bóg mówi. Dlaczego do wszystkiego, nie Zobaczcie, w jakim kontekście dzisiaj pojawia się to Słowo. Mamy dzisiaj fragment do Izajasza, który jest jedną z tak zwanych pieśni Sługi Pańskiego, czyli wiecie, że są takie proroctwa, takie zapowiedzi jakby męki Pana Jezusa. I ten dzisiejszy fragment jest bardzo przejmujący, nie? Mamy ludzi, którzy temu człowiekowi, my potem domyślamy się, że to jest Pan Jezus, robią straszną krzywdę, nie? Fizyczną, bo go biją, rwą mu brodę. No jest po prostu cały szarpany, ale przede wszystkim uderzają w jego godność. Nie? Zobaczcie, że te fragmenty mówią o tym, że jego twarz była niezasłoniona przed zniewagami i opluciem. Pani będzie potem w Ewangelii trochę jakby kontynuacja tego, gdzie Pan Jezus będzie mówił o swojej męce, gdzie Pan Jezus mówił o tym, że umrze na krzyżu, że jakby to się wypełni. Kochani, o co mi dzisiaj chodzi? Macie w życiu bardzo wiele różnego rodzaju doświadczeń cierpienia, bólu, znieważania, tego, że przychodzą do was z zewnątrz, bądź w postaci fizycznej, różne cierpienia, jak na przykład choroby albo jakieś takie nieszczęście związane z ciałem, z życiem, z pieniędzmi, z rodziną i tak dalej, gdzie coś się po prostu sypia tak po ludzku, ale mamy też całą kupę takich cierpień, no właśnie, których na zewnątrz może nawet nie widać do końca czasem, chociaż one się czasem też ujawniają, że jakby ludzie uderzają w naszą godność, obrażają nas, sami siebie obrażamy, szatan nas nieustannie oskarża i tak dalej. Ponieważ mamy taką całą pulę życiowego doświadczenia, które często nam w ogóle przysłania wszystko, bo to cierpienie się wydaje tak wszechogarniające, tak wielkie, że może się, może się wręcz wydawać, że nic poza nim nie ma. I teraz uwaga. W związku z tą sytuacją można, kochani, zrobić dwie rzeczy. Można zrobić to, co próbował zrobić Piotr dzisiaj w Ewangelii, a można zrobić to, co dzisiaj nam mówi Izajasz. I o czym też było jakby tydzień temu w Ewangelii. Co zrobił Piotr? Mówi, nie czytałem wam oczywiście Ewangelii, mam nadzieję, że do niej zajrzeliście. Piotr dzisiaj próbował odwodzić Pana Jezusa od takiego myślenia i od takiego spodziewania się, że będzie źle, z taką myślą, na pewno Pan Bóg cię z tego wyratuje, w sensie, na pewno to na ciebie nie przyjdzie. Kiedy Pan Jezus mówi, że będzie cierpiał, że go będą męczyć, że go zabiją, że on umrze, Piotr mówi, Panie, nie mów tak. Bierze w ogóle Boga na bok, to jest przedziwne, nie? Chwilę wcześniej rozpoznał w Nim Mesjasza, więc wie, że to nie jest jakiś tam kolega, tylko rozpoznał, że to jest Syn Boży i napisane, że wziął Go na bok i Go upominał, w sensie Syna Bożego. Był tak zapatrzony w tą swoją wizję, że można ominąć cierpienie, że można ominąć trudne rzeczy, że zaczął mówić Panu Jezusowi, jakby, jak ma być, nie? Zobaczcie, w Panu Jezusie to wzbudziło taki opór, że, no, jak rzadko użył bardzo mocnych słów, nie? Nazwał Go przeciwnikiem. Tam, gdzie jest słowo, "zejdź mi z oczu szatanie, szatan to jest dosłownie przeciwnik. Mówi, nie myślisz po Bożemu, tylko tak, jak, tak jak ludzie myślą. Czyli jakby Piotr jest reprezentantem takiego naszego myślenia, że z cierpienia przede wszystkim jakby trzeba znaleźć jakąś taką drogę ucieczki, ale w tym sensie ucieczki, że jakby żeby je ominąć. Nie chodzi o to, że złym jest pragnienie, żeby się cierpienie skończyło, w tym nie ma nic złego. Nie ma nic złego w tym, że człowiek bardzo chce jakby żeby jego cierpienie się kończyło, kochani. Ja, ja was nie zachęcam jakby do kultywowania jakiegoś, nie wiem, takiego, takiego kultu cierpienia. Nie, nie. Tak zobaczcie, Piotr nie mówi, że okej, okay, no to może będziesz cierpiał, ale wyjdziesz z tego, tylko mówi nie, to cię ominie. Czyli mówi, musimy taką ścieżkę znaleźć, żeby to się w ogóle nie wydarzyło. Natomiast Izajasz proponuje coś zupełnie innego. On mówi, że kiedy to się dzieje, potrzebujesz mieć otwarte ucho i nie stawiać oporu Bogu mówiącemu, bo On da ci to, co ci jest potrzebne w tym doświadczeniu. Zobaczcie. Ten sługa Pański. Mówi tak, że w związku z tym, że otworzył to ucho, nie? i że nie oparł się i nie cofnął, to mówi tak Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Zobaczcie, to nie jest tak, że obelgi zniknęły. To nie jest tak, że on się modli do Pana z otwartym uchem, mówi Boże, Boże, pokaż mi taką ścieżkę, ja ją usłyszę żeby tak pójść, żeby żebym mógł ominąć te wszystkie obelgi, że to się nie wydarzyło, nie? On wie, że one się dzieją. On nie prosi, żeby się nie działy, tylko mówi daj mi taką siłę, Boże, żebym miał po prostu twarz jak głaz, czyli cokolwiek o mnie powiedzą ludzie, szatan, moje własne grzechy i tak dalej, to to mnie nie zniszczy, nie pozwolę, żeby one mnie dotknęły, w sensie Ty nie pozwolisz tym słowem. Moi drodzy, yy, jestem przekonany, że większość z nas, nawet jeżeli tego nie wyraża jakoś wprost, to ciągle żyję takim oczekiwaniem, żeby był taki czas, żeby Pan Bóg takie coś zrobił, no żeby, żeby można było ominąć te cierpienie. Mówię, kochani, I nie chodzi mi tutaj o, o to pragnienie wyjścia z cierpienia. Nie. Każdy z nas to cierpi, kto doświadcza jakichś trudnych sytuacji. Tak, ma się modlić i ma prosić Pana Boga, żeby one się skończyły. To, to nie chodzi o to, że mamy ich chcieć. Ale jednocześnie, przede wszystkim, powinniśmy w tym doświadczeniu mieć otwarte ucho na słowo Pana Boga. Koni na przykład. Jeżeli twoim problemem jest coś takiego, o czym mówi dzisiaj ten fragment, nie? czyli obelgi ze strony ludzi, może masz jakichś ludzi, którzy mówią ci złe słowa, którzy cię poniżają, którzy traktują cię jak śmiecia, dla których może zamiast być osobą bardzo kochaną, bo taką powinieneś, powinnaś być, może nie wiem, w rodzinie, to słyszysz jakieś po prostu oburzające słowa, poniżające słowa, odzierające cię z godności, mówiące ci, że jesteś do niczego i beznadziejny, beznadziejna i tak dalej. Może. Twoja własna głowa ci mówi takie słowa w sercu. Może szatan ci mówi takie. On, on zawsze stoi, oczywiście, czy to u ludzi, czy u nas samych, on tak naprawdę stoi zawsze za, za takimi słowami. Otóż potrzebujesz otworzyć ucho na słowo Pana Boga, który ci powie inaczej, który ci opowie prawdę o Tobie, który ci pokaże Twoją wartość. Kochani, wiecie o tym, bo mówiłem o tym wielokrotnie. Ja miałem takie okresy w życiu, szczególnie te związane z grzechem, nie? gdzie ja sam siebie skreśliłem. Gdzie ja nawet nie w wyniku tego, co ludzie powiedzieli, tylko tego, co mówiły moje grzechy i co mówiła moja głowa i co mówił mój własny osąd siebie, sam siebie skreśliłem jako zero. I kochani, Pan Bóg mi opowiedział, kim ja jestem. Pan Bóg mi opowiedział, jak mimo tych moich grzechów, mimo tych różnych moich słabości, jaki ja jestem naprawdę, jaki ja jestem pod tym. On mi opowiedział niezwykłą prawdę o mnie, bo ja naprawdę jestem niezwykły. Pod całym tym takim kurzem, który na mnie oczywiście jest, czasem wręcz błotem po prostu tego, co niedobre, Bóg mi nieustannie szepcze do ucha Adaś: Ja cię tam w środku stworzyłem innego. Kończę, co to znaczy otworzyć ucho? Przede wszystkim to znaczy nieustannie słuchać Jego słowa. Konie, czy codziennie siadacie do słowa? Wiem, że wielu z was na przykład codziennie siada ze mną do słowa, które czytamy, ale uwaga, to, to nawet jeżeli to robicie, ja się z tego bardzo cieszę. To jest uważam jedna z najpiękniejszych ścieżek, którą robimy na ranguście, że codziennie słuchamy sobie jednego rozdziału Pisma Świętego, ale konie, to nie może się tego do tego sprowadzać, że posłuchacie, jak ktoś czyta, ewentualnie powie jakiś komentarz, i nawet przez chwilę o tym pomyślicie. Nie, czy sami codziennie do tego rozdziału, który czytamy, czy, czy, czy siadacie na te kilka, kilkanaście minut i próbujecie słuchać. Nie mojego komentarza, nie komentarza jakichś innych księży, tylko czy ty słuchasz, co Pan Bóg ci mówi tym słowem? Ale nie w takim tonie, że potrzebujesz teraz tam odpowiedzi na jakieś decyzje życiowe czy cokolwiek innego, tylko czy słuchasz po prostu, mów do mnie, Panie Boże, mów. Jeżeli będziesz codziennie siadać do słowa, codziennie jakby nasłuchiwać w sercu, słuchając tych słów, on ci opowie o tym, co się dzieje w tych Twoich doświadczeniach, kochani. Z tych sytuacji są tylko dwa wyjścia. Albo można całe życie próbować znaleźć ścieżkę, jak to ominąć, to robił Piotr i Pan Jezus go bardzo wyraźnie skarcił, albo można nieustannie otwierać ucho i nie stawiać oporu temu słowu, które chce przyjść. To jest czasem długotrwały proces, to jasne. Ale są tylko te dwie ścieżki. Jedna jest donikąd, druga prowadzi do tego, że on ci daje moc, że nic, co się dzieje, nie może cię złamać, nie może cię zniszczyć. Tylko On ci to musi opowiedzieć. Moi drodzy, moi kochani, bardzo Wam dziękuję za kolejne niedzielne spotkanie. Dziękuję za kolejne słuchanie Słowa Bożego i zapraszam Was naprawdę do codziennego słuchania Bożego Słowa. Ściskam Was bardzo, bardzo Was błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem, miejcie się dobrze.